Cześć, witam Cię mega serdecznie w odcinku numer 53. No często tak jest, że rozmawiając w gabinecie czy na konsultacjach online z moimi klientami okazuje się, że nawet po 30, po 40 lat e, w takiej nieświadomości żyjemy, że cholera, ja działam na takim autopilocie. Ja nie mam pojęcia, że to w moim życiu tak właśnie wyglądało, że kurczę, no... Dopiero teraz coś tam klika we mnie, że, że widzę, jak ja błędy popełniałam, popełniałem. I. No wreszcie, oczywiście zawsze można powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, ale no zawsze można to zrobić wcześniej. Mam nadzieję, że ten podcast właśnie wskaże Ci te drogowskazy i pokaże Ci, że, że faktycznie można powiedzieć stop w umiejętny sposób. I przejdźmy od razu do sedna. Nieraz mówiłem ci na moich podcastach, w moich filmach, że. Jesteśmy takimi egoistami, którzy celują bezpośrednio w siebie. Każda rzecz, jaka ich gdzieś otacza, związana jest bezpośrednio z nimi. Co oczywiście jest bzdurą, to nie jest fakt. Natomiast bardzo łatwo przychodzi nam ocenianie sytuacji z takiego punktu widzenia, żeby dotyczył bezpośrednio nas. No i zastanawia nas to, dlaczego tak jest. Dlaczego jest tak, że ta osoba, która mówi o kimś, może tak naprawdę mówić o nas. Dlaczego jest tak, że jeżeli ktoś w naszym towarzystwie obgaduje osobę o otyłą, to być może to jest taki pstryczek w nasz ogródek, ale nie powie tego bezpośrednio, tylko będzie tak, no wiesz, owijać w bawełnę, ale tak naprawdę może mu chodzi właśnie o nas, ale nie powie tego bezpośrednio, no bo się obrazimy i tak dalej, i tak dalej. No i cała ta. Procedura, która dalej się toczy w Twojej głowie. I to jest pierwszy błąd myślenia, jaki w naszym życiu się pojawia. Taki zdrowy egoizm, nazwijmy to zdrowym egoizmem, natomiast no też można według specjalistów nazywać to personalizacją, czyli branie bezpośrednio wszystkiego pod siebie lub do siebie. Czyli każdy element Twojego życia jest stricte związany według ciebie, i to jest Twoja subiektywna opinia, czyli nieobiektywna, ale subiektywna, że wszystko co dzieje się dookoła, dotyczy bezpośrednio Ciebie, że każda sytuacja w Twoim życiu skupia się bezpośrednio na Tobie. Czyli na przykład, jeżeli w towarzystwie, które gdzieś tam stoi obok, śmieją się, a stoisz w kolejce, na przykład na koncercie, to masz wrażenie, że oni się śmieją z Ciebie. Jeżeli ktoś kogoś obgaduje, to masz wrażenie, że może być tam zaplątana twoja postać. Jeżeli wchodzisz do pomieszczenia, w którym siedzą twoi znajomi i nagle wyciszają się, to bardzo możliwe, że będą mówić o tobie. No i oto ty przyszłaś, a tak naprawdę e, skończyli ten temat. Tak po prostu, zbieżność zdarzeń, ale ty w taki sposób to interpretujesz, że może to dotyczyć ciebie. No i to też jest mega mylne, to jest mega. E, Mega dysfunkcja, która powoduje, że no, nasze zasoby psychoenergetyczne są kumulowane w tym myśleniu. W tworzeniu całej historii, która powoduje, że my już dalej wiemy w cudzysłowie, oczywiście, jakie tam myśli w głowach naszych znajomych czy nieznajomych osób, które gdzieś tam obok stoją, się na nas patrzą, kołatają się w głowach. Czyli jeżeli idziesz przez ulicę, jeżeli ktoś na ciebie spojrzy. To zauważ, że bardzo często w Twojej głowie może być takie przekonanie, że nie spodobało mu się coś, nie spodobało jej się coś w tobie. Albo ona pomyślała, lub on pomyślał o tobie w jakiś konkretny sposób, na przykład, boże, jak ona wygląda, masakra. A może po prostu ktoś na ciebie spojrzał, bo może mu kogoś przypominasz. A może wydawało mu się, że już cię kiedyś gdzieś widział. A może masz. Ładne oczy, a może jesteś ciekawie ubrana, ubrany i tak dalej, i tak dalej, ale my będziemy tworzyć scenariusze, które mogą nie do końca mieć miejsce w naszym życiu. To się bierze z przeróżnych czynników i tutaj to jest w mojej opinii temat rzeka, skąd to się może brać. Natomiast często tak żartobliwie, a może i nawet nie żartobliwie okazuje się, że kiedy my obgadujemy inne osoby, kiedy my. Patrzymy krzywym okiem na osoby, które miamy. Okazuje się, że możemy też myśleć często, że jeżeli my tak robimy, mamy na to przyzwolenie, które sobie sami daliśmy, no to inne osoby też w ten sposób działają. Czyli na przykład zauważ, że czasem jest tak, mówi się karma wraca i w momencie, kiedy zaczynamy trochę inaczej postępować, na przykład przestajemy obgadywać daną osobę, albo na przykład stajemy się milsi, to okazuje się, że kurczę, skoro my jesteśmy milsi, to jakoś tak to otoczenie też inaczej działa. I, I to też w ten sposób działa, prawda? Że, że jeżeli ty na przykład przestajesz obgadywać ludzi, to zaczynasz wierzyć w człowieka, że oto widzisz, że można inaczej, czyli przestajesz w sposób negatywny oceniać daną osobę, no to być może będzie tak, że, że te osoby też faktycznie w taki sposób tak naprawdę mogą działać, że nie ma czarno albo białe. Zawsze może być tak lub tak. I, i to, że ty w ten sposób myślisz, to okazuje się, że mogą tak również inni myśleć. Ale jeżeli ty oceniasz, w taki sposób, świat, że ludzie to są źli, że ludzie dookoła życzą wszystkim źle, więc ja życzę, bo najważniejsze to jest w taki sposób działać, żeby to wszystko było pode mnie, że liczy się czubek własnego nosa, no to bardzo możliwe będzie, że będziesz tak myśleć, że otaczające ci osoby również w ten sposób myślą, co ty. Czyli też bezpośrednio pod siebie, prawda? Co może być bardzo zgubne. No i wspomniałem o tym czarno-białym. Kierunkowskazu, czyli albo tak, albo tak. No i myślę, że niejednokrotnie już na tym podcaście usłyszałeś, usłyszałeś, usłyszałeś ee, takie tajemnicze stwierdzenia jak dychotomia, czyli albo grubo, albo wcale, albo milion złotych, albo bankructwo, albo jeżdżę Porsche, albo jeżdżę maluchem i przeróżne tego typu ee, takie stwierdzenia, które będą miały znaczenie nawet w kontekście właśnie odchudzania, czyli jeżeli ktoś zapyta cię, jak oceniasz ty swoją figurę, to powiesz albo jestem szczupła, albo jestem gruba. Nie ma nic między tymi dwoma stwierdzeniami, więc może być tak, że z punktu widzenia BMI Body Mass Index ty tak naprawdę możesz ważyć normalnie. Natomiast no, masz no, jak, jakieś tam fałdki, Coś tam się dzieje, prawda, natomiast y, też nieprzychylnym okiem na siebie patrzysz, więc nie ma nic takiego jak norma, ale lekka, dosłownie lekka nadwaga, że poszło to w jakimś kierunku. Nie. Jest albo otyłość, albo jest szczupłość, <laughs> więc to też może być bardzo niszczące myślenie. To też może wynikać. Z przeróżnych rzeczy, jak się domyślasz, które mogą mieć miejsce w Twoim dzieciństwie. Myślę, że tutaj jeden z takich, jedną z przyczyn, jaka będzie miała bezpośrednio znaczenie, może być perfekcjonizm i wysoko stawiana poprzeczka. Że na przykład, idziesz do szkoły, jako dziecko, otrzymujesz trójkę, wracasz do domu, no i jest komunikat, no dobra. Trójkę dostałaś, ale dlaczego nie czwórkę? Dlaczego nie piątkę? Jeżeli jest dwuja, to, to znaczy, że najgorzej, jeżeli jest piątka, to jest najlepiej. Nie może być nic pomiędzy tym. Czyli jest to wyznacznik albo najgorzej, albo najlepiej. Ty musisz zaliczać się do tych najlepszych, więc nie może być tak, że jesteś średniakiem, więc nie może być tak, że jesteś w normie. Nie, norma jest dla słabych. I wiesz, i to też może bezpośrednio wpływać na Twoje wyniki, jeśli chodzi o Twoje wybory konsumenckie, nawet niewagę. Czyli. Dychotomia myślenia może też wpływać bezpośrednio na to, że podchodzisz do diety w sposób taki, że albo jesz tylko i wyłącznie zdrowo, więc nie ma tam miejsca na to, żeby zjeść kawałek ciastka, już nawet nie mówię ciasta, no jak, kawałek ciastka, bo jeżeli zjesz, no to już płyniesz, czyli znowu jest albo, albo, no bo zauważ, że jeżeli jesz zdrowo, nie jesz kawałka ciasta, no to jest OK. nagle zjesz ten kawałek ciasta, płyniesz, ale odwrotnie, czy było kiedyś w twoim życiu tak, że jesz beznadziejnie i pozwalasz sobie na kawałek sałaty zielonej? Nie, tam nawet nie mam miejsca na skrawek zdrowego trybu życia. No bo po co? Bo to się nie opłaca. Więc to też bezpośrednio będzie wpływać na twoje wybory konsumenckie. Myślę, że też generalizowanie może być kolejnym kłopotem, które będzie wpływać na, twoje, na, na, na Twoją wagę, na to, że może ci nie wyjść. Więc bardzo często jest tak, że przychodzą do mnie osoby, które mają za sobą nieudanych prób odchudzania tysiące. I jest takie przeświadczenie, że skoro nie udało mi się tyle razy, no to dlaczego miałoby się udać tym razem? I przychodzą do mnie z pewnym sceptyzmem. No ale zawsze wtedy pada pytanie, czy korzystałaś, korzystałeś już z usług psychologa odchudzania? No nie. A z jakich opcji do tej pory korzystałaś, korzystałeś? No z rozpisek dietetycznych. No więc czy widzisz ty różnicę między rozpiską dietetyczną a konsultacją z psychologiem odchudzania? No widzę. No więc dlaczego twierdzisz, że tym razem też nie wyjdzie, skoro nie udało się wtedy? No bo właśnie nie udało się wtedy, no to jak miałoby wyjść tym razem? No ale czy korzystałaś z. No nie, no i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, skoro jest tak, że nastawiasz się, że nigdy od 1 czy 2 stycznia ci nie wychodzi, no to na pewno tym razem też nie wyjdzie. Ale w pewnym momencie może w końcu wyjść. Więc skoro wczoraj mi się nie udało, dzisiaj też tak będzie. To jest błąd, który bezpośrednio będzie wpływał na twoją motywację, na twoje podejmowanie decyzji i. Uznanie, że skoro już tak raz było, to znaczy, że tak będzie zawsze. Skoro zawsze borykałam się z otyłością, nie potrafiłam sobie z tym poradzić, to już jestem skazana na otyłość. No nie, tak nie będzie, bo jeżeli tak by było, to myślę, że większość osób chodziłaby jednak za programowymi kilogramami i niestety no, rynek fitness dietetyczny stałby się totalnym bankructwem. W literaturze może znaleźć takie określenie jak selektywna abstrakcja. Jest to pojęcie, które dotyczy bezpośrednio Twojego podejścia do tematu odchudzania, do tematu masy ciała, do, do, do tematu wyglądu. I często jest tak, że wydaje nam się, że jeżeli coś w naszym życiu się zmieni, to zmieni się nasze życie. Już tłumaczę. Bardzo często jest tak, że osoby, które próbują, marzą o tym, żeby zrzucić zbędne kilogramy, Twierdzą, że w momencie, kiedy schudną, zmieni się ich perspektywa na życie, czyli po prostu zmieni się na przykład ich pewność siebie, na plus, oczywiście. No i okazuje się, że jeśli schudną ich z kilogramów, no to w dalszym stopniu nie potrafią przychylnym okiem na siebie spojrzeć, albo zaufać sobie w 100%, albo na przykład stwierdzić, że ich pewność siebie wzrosła, albo na przykład. Trochę wzmocnić to poczucie niskiej wartości, w sensie wzmocnić, spowodować, żeby to poczucie niskiej wartości nie było niskim, a chociaż średnim poczuciem wartości. Nic się nie zmienia, i to dla porównania może być fajny case. Czyli, jeżeli jest, dajmy na to mężczyzna, który nie wierzy w siebie absolutnie i naczytał się, że zabawki, takie jak samochody, nie mówię oczywiście o resorakach, tylko o samochodach sportowych, które mogą bezpośrednio wpłynąć na jego obserwacje, obraz siebie, e, wpłyną właśnie na jego męskość w oczach kobiet. Może to być bardzo złudne, bo okazuje się, że mężczyzna kupujący tego typu właśnie samochody z jednej strony, no dobra, stać go, to znaczy, że jest w oczach swoich na przykład męski, bo jest zaradny i tak dalej i tak dalej, ale z drugiej strony może dalej w siebie nie wierzyć, może dalej Czuć, że kobiety tak kolokwialnie mówiąc na niego, nie lecą, bo coś jest nie tak. Jakkolwiek by nie zarabiał, ile mieszkań by nie miał, to od niego to zależy, czy będzie miał to zainteresowanie kobiet. Czyli mogą być faceci, którzy no naprawdę od pierwszego do pierwszego, żeby tylko przetrwać, a nie mogą się odpędzić od kobiet. No więc, coś tutaj jest nie tak, coś tutaj jest jakaś różnica między tymi dwoma facetami. I to jest, myślę, różnica na korzyść tego biedniejszego, tego, który ma mniej pieniędzy, ponieważ on absolutnie w siebie wierzy. To jest po prostu obsesyjna pewność siebie, a kobiety mogą to wyczuwać. Ale to jest oczywiście case, który jest wymyślony na początku tego podcastu, po to tylko, żeby zrozumieć, jak bardzo, bardzo trudne jest pojęcie selektywnej abstrakcji w praktyce. Czyli jak bardzo. Iluzorycznie często patrzymy na swoje życie przez pryzmat rzeczy, które mogą spowodować, że oto tym razem będziemy lepiej funkcjonować. Dzisiaj miałem też taką konsultację, na której padło stwierdzenie dotyczące myślenia przesądnego. Zawsze wtedy żartuję sobie, choć może to dla wielu osób nie być żartem. W senniku okazuje się, że jeżeli komuś wypadają zęby podczas snu, no to zginie. Najbliższa osoba. Natomiast nigdzie nie ma tego tak zwanego deadlineu, kiedy to ma się stać. Czyli możemy czekać, możemy, możemy, możemy czekać tydzień, możemy czekać miesiąc, a możemy czekać pół roku. I oto, kiedy wreszcie ma nastąpić ten moment, który potwierdza to, że dana osoba nie żyje i, i to się pokrywa ze snem? No to właśnie możemy czekać tak w nieskończoność i możemy się zapędzić w kozi róg tym myśleniem przesądnym i tą samospełniającą się przepowiednią. I to samo dotyczy naszego myślenia w kontekście odchudzania. To myślenie przesądne typu, jeśli zjem kawałek ciasta, no to od razu płynę. To już jest moje życie wpisane po prostu e, w poczet odchudzania. Zawsze tak jest, że kiedy ja się odchudzam i kiedy ziemka wygląda jak ciasta, no to jem drugie, trzecie, wracam do domu z wyrzutami sumienia, piję drinka i jem dalej. No, jeżeli sobie ty na to pozwolisz, no to tak, oczywiście, że ciasna będzie, ale to w dużej mierze, jak nie w całej mierze, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Więc już na start warto byłoby próbować i zmienić te spełniające się przepowiednie. Czyli jeżeli zjem jak ciasta, no to nic się tak naprawdę nie stanie, bo co by miało się stać? Pracuję nad tym, żeby zmienić nawyki żywieniowe, a nie zmienić kilka cyferek na, na wadze, tylko po to, żeby za chwilę wrócić do nadwyżki. I tak oto wymieniłem kilka rodzajów dysfunkcji myślenia, które będą wpływać bezpośrednio na Twoje rezultaty. Co można z tym zrobić? Myślę, że sama świadomość tego, które z opcji wymienionych przeze mnie e, pojawiają się w Twoim życiu. Łapanie się nad tym i przede wszystkim odpowiadanie, odpowiedzenie sobie na pytanie, co ja mogę z tym zrobić i do czego mnie to prowadzi. Czy przypadkiem nie jest tak, że to powoduje, że stoję w miejscu, po pierwsze, a po drugie, wysysa to we, ze mnie energię. Czy za każdym razem musi być tak samo, że o to myślę w ten lub w ten sposób, albo i w ten, i w ten sposób? Czy za każdym razem musi być tak, że muszę udowadniać coś sobie, innym? Jak długo to będzie trwało w moim życiu? Czy może nie warto byłoby powiedzieć stop, co może być na początku niewygodne, ale jednak. Mega Ci dziękuję za dzisiejszy podcast. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, już wkrótce. Pozdrawiam Cię serdecznie. Hej.